Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Jak to jest poprawnie. I dzisiaj chciałam Wam zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy dwoma słówkami, właśnie, które oznaczają pomiędzy. I mamy tutaj between i among. I jaka jest w ogóle różnica między nimi, tak? Bo w słowniku oczywiście znajdziecie tłumaczenie, że one oznaczają pomiędzy, między, ale jaka jest różnica? Popatrzcie sobie tutaj na dwa zdania, które Wam napisałam. There is a beautiful house, the trees. Czyli jest piękny dom pomiędzy drzewami. I drugie, Tom is lucky, he's sitting Mary and Sue. Czyli Tom ma szczęście, on siedzi pomiędzy Mary i Sue. Jak myślicie, w którym zdaniu będzie among, a w którym będzie between? Możecie się na chwilkę zastanowić, zatrzymać sobie nagranie, a jak już będziecie wiedzieć, to do mnie wróćcie. Ja oczywiście Wam teraz napiszę odpowiedź. Czyli there is a beautiful house among the trees. Tom is lucky, he's sitting between Mary and Sue. Ok, dlaczego tak? Zobaczcie, between oznacza między dwiema rzeczami, tak? Albo tutaj w tym przypadku między dwiema dziewczynami. Czyli jak mamy jakieś dwie rzeczy, tak? Mamy rzecz A i rzecz B, to tu będzie between, ok? Jeśli mamy więcej rzeczy, ok? Tu sobie narysujemy, widzicie to? Ok, widać, dobra. Jeśli mamy więcej rzeczy, tak? Jakieś właśnie na przykład drzewa, to wtedy to będzie among. Ok? Zapamiętajcie sobie tą różnicę. Mam nadzieję, że to Wam pomoże teraz uniknąć błędów, kiedy będziecie mówić. Dziękuję Wam już za uwagę. W tym filmie to wszystko. Jeśli chcielibyście dostać notatkę z tej lekcji, jeszcze z większą ilością przykładów, to zapiszcie się na mój newsletter. Tutaj link do zapisu zostawiam poniżej tego filmu. Osoby, które się zapisują, dostają właśnie notatki z tych lekcji. Też zapraszam Was serdecznie do śledzenia mojego fanpage'a na Facebooku. Tam co tydzień robię podsumowanie tygodnia i też wybieram jakąś taką jedną ciekawą i przydatną rzecz, która się wydarzyła podczas moich lekcji, z której Wy też możecie sobie skorzystać. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!